Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Tyle razy pragnęłaś wolności, tyle razy tłumił blokad, ale zawsze czynił to obcy, a dziś brata zabija brat. Ojczyzno ma tyle razy we krwi skąpana, ach jak wielka dziś twoja rana, jakże długo cię w mnie tkwa. O królowo polskiej korony, wolność, pokój i miłość racz dać, by ten naród boleśnie gnębiony odtąd wiernie przy tobie mógł trwać. O matko ma, tyś królową polskiego narodu, tyś wolnością w czasie niewoli i nadzieją w tych sercach i brak. Do hymnu państwowego. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2014 roku za zasługi w działalności na rzecz rozwoju kultury. Złotym Krzyżem Zasługi odznaczona została pani Elżbieta Sieradzińska. Szanowni Państwo, pani Elżbieta Sieradzińska jest dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mińsku Mazowieckim. Za upowszechnianie kultury regionalnej, za zasługi upowszechnianiu historii Polski oraz działalność wydawniczą. Srebrnymi krzyżami zasługi odznaczeni zostali pan Leszek Celej oraz pan Wiktor Krzysztof Cygan. Za upowszechnianie kultury regionalnej brązowym krzyżem zasługi odznaczony został pan Piotr Siła. Również pozwolę sobie na taką naszą tu wewnętrzną dygresję. W naszej szkole nieprzerwanie od 1993 roku corocznie obchodzimy kolejne rocznice wybuchu powstania styczniowego. Także patrząc z perspektywy bardzo szybko uciekających lat, proszę Państwa, sam jestem zdumiony, od kiedy co roku mamy przyjemność tutaj się spotykania z bardzo znamienitymi gośćmi.
robicie? O, jak dobrze, że jesteście. Pomożecie nam. Musimy przygotować wystawę z okazji 152. rocznicy Powstania Styczniowego. Co roku obchodzimy ją w naszym gimnazjum. Nie, no proszę was. Te wszystkie akademie, wystawki dawno mnie znudziły. Chyba wyczerpaliśmy już wszystkie pomysły. Nic nowego nie wymyślimy. Fakt. Historia się nie zmieniła, ale można ją pokazać w trochę inny sposób. Pomóż nam. Wiem, że masz świetne pomysły. A myślisz, że się da? Było już chyba wszystko. Zresztą, czy dzisiaj jest sens powracania do wydarzeń, które miały miejsce 152 lata temu? Oczywiście, nie wolno nam zapominać. Historia to nasze korzenie, tradycja. Bez tego, co było kiedyś, nie bylibyśmy dziś tacy, jacy jesteśmy. Nie wiem, czy wiesz, że pomnik stojący przed naszą szkołą jest w miejscu, gdzie kozacy powiesili 20 powstańców. Wracali oni do domów po ciężkiej bitwie pod Różą, niedaleko Kałuszyna. Nie miałam pojęcia. Codziennie przychodzę obok niego. Dobrze, więc spróbujmy to zrobić, ale trochę inaczej niż zwykle, okej? To znaczy? Proponuję, żeby każdy umieścił na tej gazetce wszystko, co kojarzy mu się z Polską i patriotyzmem, tym dawnym i dzisiejszym. Co wy na to? Dobrze, ja zacznę. Flaga najbardziej kojarzy mi się z Polską. Biel symbolizuje czystość, a czerwień odwagę i waleczność Polaków. Orzeł biały w koronie, w czerwonym polu widnieje. To godło Polski najświętsze, jak pola, łąki i knieje. Jak łany zbóż pachnące, a w nich maki czerwone, tak orzeł biały w koronie miłością na nas płonie. Spokój i miłość racz dać, by ten naród boleśnie gnębiony odtąd wiernie przy Tobie mógł trwać. O Matko ma, Tyś królową polskiego narodu, Tyś wolnością w czasie niewoli nadzieją w tych sercach i brak. O Matko ma, Tyś królową polskiego narodu, Tyś wolnością w czasie niewoli i nadzieją w tych sercach i brak. Przez 123 lata. Ale nie myślicie, że Polacy się poddali. Krokiem ku niepodległości były powstania narodowe. W 1794 zryw pod wodzą Tadeusza Kościuszki. W 1830 powstanie listopadowe. A w 1863 powstanie styczniowe, którego rocznicę dziś obchodzimy. Przypominam sobie, że pani od historii opowiadała nam o tych wydarzeniach. Ja nawet dostałam 4 z klasówki. Ciekawe, czy jeszcze coś pamiętasz? Jasne! Wiem, że powstanie wybuchło w nocy z 22 na 23 stycznia 1863 roku. Margrabia Aleksander Wielopolski, chcąc pozbyć się patriotycznej młodzieży, zarządził brankę, czyli nagły pobór wojskowy. W styczniu, w dzień 22, powstał naród w całym kraju, jak szeroki, długi. Lud wypędzić chciał Moskala ze swej rodzinnej ziemi. Niech ojczyzny nam nie kala przez mongolskie plemię.
szli panowie, szedł lud miejski, w krwawy bój, w męczeństwo. Szli duchowni i chłop wiejski, wierzyli w zwycięstwo. Legenda i etos powstania styczniowego
legły u podstaw odrodzonej Polski, a poświęcenie powstańców doprowadziło do odrodzenia naszej państwowości po 123 latach niewoli w 1918 roku. Stąd też 21 stycznia 1919 roku Józef Piłsudski wydał okolicznościowy rozkaz w rocznicę Powstania Styczniowego. Ten rozkaz łączył II Rzeczpospolitą z powstaniem, czynił powstanie częścią polskiej teraźniejszości. Ostatnich powstańców uznawiał za obywateli, którym należą się oficerskie mundury i którym trzeba oddawać honory. Żołnierze! 50 lat temu ojcowie nasi rozpoczęli walkę o niepodległość ojczyzny. Szli nie w śniących mundurach, lecz w łachmanach i boso. Nie w przepychu techniki, lecz ze strzelbami myśliwskimi, kosami na armaty i karabiny. Prowadzili wojnę rok cały. Pozostając jako żołnierze niedoścignionym ideałem zapału, ofiarności i trwania w nierównej walce, w warunkach fizycznych jak najcięższych. Przegrali wojnę i po ich klęsce niewola wciskać się poczęła do dusz polskich, czyniąc Polaków nie niewolników z musu, lecz nieledwie z własnej chęci. Mamy polu, setne plaże, nasi moje. Las się zabliźnił i piach przywalił. Pługi szły, drogi w wielkim mozole. Zapominały. Powstanie zakończyło się klęską. Za udział w powstaniu tysiące ludzi zapłaciły wysoką cenę. Ich gromady gnano po śniegu i mrozie na zesłanie na Sybir. Trasem strasznych pochodów znaczyły liczne groby. Słyszałam, że po upadku powstania w kraju zapanowała żałoba narodowa. Kobiety ubierały się w ciemne suknie, zrezygnowały z biżuterii, nosiły drewniane krzyże. Tak, wiem to wszystko i właśnie dlatego zadaję sobie pytanie, czy dzisiaj jest sens powracania do tych przegranych kart z naszej historii? Obchodzenia rocznic, celebrowania upadku. Wielu moich znajomych wyjeżdża za granicę. Nie czują się związani z Polską. Dziwię się, że jeszcze tego nie rozumiesz. Pewnie, że ma sens. Naród żyje wtedy, gdy pamięta o swojej przeszłości. Kocham Cię, Polsko!
takie by mogło być. Co słychać? TV.